Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj powrócę do tematu nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Niedawno media obiegły informacje o tym, że Urząd Miasta Świnoujście zaczął wyznaczać dokładną trasę nowego toru podejściowego. A to oznacza, że szczegółowe prace projektowe nad nowym torem są coraz bardziej zaawansowane. Więcej w dalszej części materiału. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu radioszczecin.pl pod tytułem Urząd Miasta wyznacza nowe podejście do Świnoujścia autorstwa pana Grzegorza Gibasa oraz artykuł na portalu tysol.pl pod tytułem Rozpoczęło się wyznaczanie nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu autorstwa pana Roberta Wąsika. Jak czytamy na portalu radioszczecin.pl, rozpoczęło się dokładne wyznaczanie nowego podejścia dla statków do Świnoujścia. Budowa nowego toru będzie największą inwestycją tego typu w historii Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nowy tor podejściowy umożliwi wpłynięcie do głębokowodnego terminalu kontenerowego największym statkom, które mogą wejść na Bałtyk. Jak powiedział pan Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jesteśmy na etapie wyznaczania bardzo dokładnie, czyli w postaci analizy nawigacyjnej nowego podejścia wschodniego do portu. Ja przypomnę tylko, że do portu w Świnoujściu obecnie istnieją dwa podejścia, zachodnie i północne. Obydwa te podejścia gwarantują głębokość 14,5 metra, co oczywiście do tych 15 metrów zanurzenia statku maksymalnego, który wchodzi na Bałtyk, jest zbyt małą wielkością. Aby powstał nowy tor podejściowy, trzeba usunąć 130 milionów metrów sześciennych urobku. Dla porównania, przy pogłębianiu toru do Szczecina usunięto 24 miliony. Jak dalej kontynuuje pan Wojciech Zdanowicz. W związku z tym planujemy budowę toru o szerokości minimum 500 metrów, długości około 65 km i głębokości 17 metrów. Po to, aby te statki największe, które wchodzą na Bałtyk, mogły bezpiecznie zawijać do portu w Świnoujściu. Urząd Morski w Szczecinie planuje, że 3 lata potrwają prace projektowe. Budowa fizycznie może rozpocząć się dopiero w 2027 roku. Budowa nowego toru podejściowego będzie kosztować najprawdopodobniej ponad 10 miliardów złotych. Tor będzie przesunięty na wschód i omijał sporne wody z Niemcami. Za około 7 lat port Świnoujściu ma stać się hubem przeładunkowym dla Bałtyku. Jak informuje publicysta dr Rafał Brzeski, którego wypowiedź czytamy na łamach portalu tysol.pl. Nowy terminal będzie mógł przyjmować największe kontenerowce oceaniczne i stanie się poważną konkurencją dla Hamburga, czyli niemieckiego portu, który został wybrany przez Unię Europejską za główny port przeładunkowy do obsługi Morza Bałtyckiego, gdzie kontenery przeładowywane są na mniejsze jednostki, które transportują towary do docelowych portów bałtyckich. W przyszłości port Świnoujściu wraz z nowym torem podejściowym mógłby stać się poważną konkurencją dla Hamburga. Strona niemiecka już zaczęła protestować. Na początek protest zaczęli samorządowcy za Odrą, obawiając się odpływu turystów i szkód w środowisku. Dla polskich władz jednak to polityczna próba zablokowania konkurencji dla Hamburga. Po wcześniejszych protestach niemieckich samorządowców i działaczy ekologicznych teraz do akcji mają wkroczyć prawnicy. Jak widać, opór strony niemieckiej będzie narastał. Zobaczymy, czy rząd poradzi sobie z tą sytuacją. Niedługo wybory, więc też należy zastanowić się, jaki będzie przyszły rząd i żeby inwestycji tej nie zostawić samej sobie, ktokolwiek będzie tworzył nowy rząd. Według mnie pewne sprawy i inwestycje powinny być robione ponad podziałami. Nieważne, czy to lewica, czy prawica, czy ktokolwiek rządzi Polską. Sprawy najważniejsze dla naszego kraju powinny być wypracowywane przez lata i kontynuowane przez kolejne rządy. Można tu przytoczyć rozwój portu w Świnoujściu czy inwestycja w centralny port komunikacyjny. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie swojej opinii w komentarzu. Na teraz się żegnam. Pozdrawiam
i do usłyszenia.